Hello guys, we are here, March 6th, about to embark on the epic journey yet again, Daytona Bike Week 2021. You excited? Fucking excited. Can't wait to see you guys. We're fucking here. All the shit is going into the bike and we're rolling. Let's go. Yes. No dobra, że jesteśmy spakowani, ruszamy w drogę. Palimy maszynę i łogień! Pierwszy postój jeszcze w Nowym Jorku, tankujemy już na drogę, zimno trochę, ale się nie poddajemy, walimy dalej. A tutaj mamy coś takiego, to nie są jajca, tylko jabłuszka na drogę, proszę Państwa, zobaczymy jak daleko dojadą. Jadąc na taką trasę, trzeba uważać na dzikiego zwierza, na przykład na jeża. Gdzie by tu przyczepić Easy Passa? O! Yeah, so we are in New Jersey now, waiting for our delicious burgers to warm up, and we're gonna keep going. Yes. Oh yeah. Malutka, pij, ale suszy, ale żłopie. Pilę prawie tyle co ja, czyli niewiele. It's to Virginia today, that's where we're gonna sleep tonight. Yay! A ponieważ jadę na Daytonę po raz 13, dostaliśmy pokój numer 113. Wygląda na to, że nasze jabłuszka dojechały w całości. Zapowiada się zatem wyśmienita kolacja. Dobranoc. Do widzenia. Dzień dobry, niedziela, jesteśmy w Virginii, a jak to na niedzielę przystało, kolejka na śniadanie w restauracji, 1,5 godziny, ale nie znamy te numery. Mamy rybki z polskiego sklepu. Jedziemy z koksem. Smacznego, znaczy, no, nam smacznego. Dzięki. So, here we are in North Carolina, still a little cold. Time to bumble up. Yeah. We're keeping our warmsies on, not taking anything off yet. No to stoimy. Podobno jakaś cysterna wykoziołkowała tam z przodu i jest droga zablokowana. Zobaczymy, ile tu postoimy. Tak, dojechaliśmy do Meksyku, ale coś nie tak. Dalej jest zimno.
Nie wiem, co jest grane. Na wszelki wypadek nie zdejmuję jeszcze kalesonów. Mandatory stop. Trzy Daytona. South of the border. Mexican place. Arriba! Arriba! Dzisiaj w hotelu mamy różne atrakcje, ale głównie takie, że na przykład mamy coś takiego na suficie. Nie wiem do czego to służy, ale można się na przykład chyba na tym powiesić, gdyby ktoś chciał. Dzień dobry. Praca w Polish Rider Magazine nigdy się nie kończy. Tak, zgadza się. Zdejmuję kalesony. No, ale zacznijmy może od początku. Przedwczoraj wyruszyliśmy z Nowego Jorku i nieźle nas przymroziło. Wczoraj też trochę zmarzliśmy, ale dzisiaj jesteśmy już na Florydzie i muszę przyznać, że słonko nieźle już daje. Zupełnie jakbyśmy przekroczyli jakąś niewidzialną, umowną granicę wiecznej zmarzliny, wiecznego lodu. Jakbyśmy przeszli ze strony zamarzania na stronę roztapiania, a być może nawet gotowania się. Dlatego nadszedł czas, aby rytualnie zdjąć kalesony na parkingu przy motocyklu. Jest to stosunkowo młoda tradycja, gdyż właśnie ją wymyśliłem. Jednakże fakt ten nie umniejsza bynajmniej doniosłości tej jakże uroczystej chwili. Następnie kalesony wieszamy z tyłu motocykla na znak protestu przeciwko srogiej zimie, która niejednokrotnie uprzykrza życie Bogu Ducha winnym motocyklistom. Powiewające za motocyklem na wietrze niczym flaga kalesony będą w sposób symboliczny przepędzać ciężkie śniegowe chmury, tudzież roztaczać w powietrzu aurę wiosennych czy też letnich aromatów. Zapytacie, no dobra, ale jak dokładnie wieszamy te kalesony? Która nogawka, gdzie, co i jak? Otóż zasada jest jedna. Lewa w górę! Broken Spoke. Piękne motocykle, szybkie kobiety, kiełbasy, browary i inne towary. Let's go! Zdrowia! Zdrowia! Bottoms up! Cheers!
lovely weather we have right now. We're at the beach. Key West. Orale. Śniadanie mistrzów. Proszę, tak się je na bogatości. We're having dinner. Tomorrow we're heading to Key West. Yeah. Przed chwilą widzieliśmy przy moście chłopaków z Polish Legion, także czekamy. Znak wystawiony dla nich. Powinni nas zobaczyć. No to tak panu spojrzeć Legion. Panowie, jak się jedzie? Trzymano, zajebiście! Walimy na Key West, spotkaliśmy się przy moście. Dalej pewnie pojedziemy razem. Spotkamy kogoś na drodze do Key West. 100%! No to dojechaliśmy na najbardziej wysunięty na południe punkt wszechświata. Dalej tylko Kuba, Bahamy, Karaiby i tak dalej, i tak dalej. Elegancko. Pelikan już nakarmiony, teraz my się nakarmimy i zaraz walimy na żaglówkę.
kurwa mocka już daje się bez znaki. Przeżyjemy. Zdrówko. Już mi lepiej. Trochę nad oceanem. Kołyszę do snu. Jest okej. Nos na oceanie. Captain Mike is coming to get us. We're leaving the boat back to the dry land. Wodne taksi już po nas śmiga. Kapitan Mike już po nas jedzie. Już dobija do naszej łajby. Uciekamy z Łosi. Wracamy już z Key Westu, że jest za krótko, no nic, dajemy radę, mamy tutaj mrożoną kawę, przeżyjemy. Dobrze, że zdjąłem kalesony parę dni temu, bo było by nieciekawie. Dzień dobry, piątek, nie 13, ale 12, no ale wszystko jedno. Jesteśmy tutaj sobie już w naszym domku Airbnb. Zaprosili nas panowie miejscowi na polską polankę na kiełbachę na 12 w południe, więc suniemy tam. Smacznego. Jesteśmy tutaj w Bonaire na Florydzie. Miejscowa Polonia zaprosiła nas tutaj na polską polankę. Wszyscy motocykliści, którzy przyjechali tutaj polscy na Daytonę, na Daytona Bike Week właśnie goszczą tutaj. Częstują się kiełbaską, pyszną piwkiem. Zaraz zapytamy, jakie wrażenia. Panowie, ponieważ zapomniałem włączyć nagrywania, powtórka. Jak wrażenia, jak kiełbaska wchodzi? Jest ciepło, jest mokro i jest wesoło. Super rancko. Panowie, kilka słów do kamery, jak kiełbaska wchodzi? Miała być z grilla, a nie z wody. Frytki są najlepsze, takie prawdziwe właśnie z wody. Biednemu zawsze wiatr boczy. I tak dalej. Panowie, powtórka. Super, jak bardzo tam? Dobra. Jak tam? Bardzo dobra. Z wody najlepsze. Jak kiełbaska? Super, super. Jak się bawimy? Dobrze. Dziękujemy za zaproszenie. Tutaj pan Tadeusz.
Majka Przełysz. Pan Tadeusz i Wojtek. Dziękujemy za zaproszenie tutaj. Fajnie, że się tutaj jesteście. Bardzo fajnie. Jak tam? Fantastycznie! Szymon! Patrzcie do kamery! Coś do kamery! Zajebiście jest! Spotkaliśmy się razem w Lubeczku. Wieczorem będzie dalszy ciąg. No tak, wieczorem będzie oczywiście Polish Bikers Meetup. Tak jak co roku, od zeszłego roku. A i zdrówko! Zdrówko! W ogóle dziękujemy za zaproszenie i opóźnienie. My też dziękujemy organizatorom. Tutaj się zaopatrujemy w kiełbaski pyszne. Dobry. No nawet powiem kilka słów do kamery. Wszystkich was kocham. Nie się... mamy mikrofonu, ale jest kamera, tak to jest. Musimy lubić Miniko, tak? Bobby, proszę się przywitać z naszymi czytelnikami i widzami i wszystkimi innymi, którzy nas oglądają. Tak, mogę. How do you do? Do you how? Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Kilka słów do kamery. Lucy, jak kiełbaska chodzi? No jeszcze nie spróbowałam, także, ale na pewno pyszna. To pisz w komentarzach pod filmikiem. Na pewno pyszna. A wam jak? Podchodzi? Super, piękna pogoda, fajne elegancko, klimaty, elegancko. Towarzystwo. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. No i czas na kiełbaskę. Nie będziemy dłużni ciemniem bici, tylko będziemy wcinać kiełbachę. Bardzo przyjemnie was widzieć na naszej polance. Jak widzicie, polanka od niedawna tutaj rządzi, bo w 2005-2006 roku weszliśmy tutaj, jesteśmy do dzisiejszego dnia, rozbudowujemy się, kuchnia, jak tutaj widać, przygotowuje się, żeby po prostu więcej naszej Polonii było na naszych piknikach. Tu są pikniki co jakiś czas, oprócz tego mamy też szkołę dla dzieci. Także pomalutku do przodu. Moi kochani, bardzo się cieszę, że jesteście na naszej polance. Życzę wam wszystkiego najlepszego, szerokiej drogi. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Ostatni stoliczek falujemy. Rączki w górę. Hej, hej, śmiejmy się. Hej, hej, bawmy się. Widzicie, po kielichu lepiej idzie. Tu mamy Andrzeja Szpeca od małych piersióweczek. Cytrynóweczka, domowej roboty. Tak jest, proszę bardzo. Po maluchu. Specjalne kieliszki mamy. Trzymaj za górę, bo lubi się złożyć. Rota jego stodoły, proszę państwa. Zdrówko. Zdróweczko. Tak się bawi Polonia na Daytonie, proszę państwa. Najlepszego, obyśmy zdrowi byli. Na wirusa najlepsze. Na miodziku. Zawsze kawa, przekali. Mamy tutaj specjalne kieliszki, proszę. Tak. O, wow. Ścieknąć go. Karata. Proszę, wynalazki. Jak byłem w Moskwie na targu, to powiedzieli mi pasmatryka Kaja, technologia. Coś mi się wydaje, proszę państwa, że tradycja się chyba przyjęła. I już będzie tak co roku. Coroczne spotkanie tutaj na polskiej polance. Tutaj z Szymonem i Donatem i całą brygadą w legendarnym Iron Horse. Zaraz zjemy jakiegoś co mamy tu jeszcze? No stejka zjemy, no właśnie, stejka. No na ten. No i browarka. Na 12 pack. Takie rzeczy tutaj. We'll be right back.
jedzą, lulki palą, tańce hulanka z Pawola. Ledwie Iron Horse'a nie rozwalą. Aha, hihi, hejże hola! Takie rzeczy tutaj jedzą, proszę Państwa. Na masę! Do stejka! Przebijamy piwkiem. Korona! Korona ma... Korona! It's good to be home. Finally. And I choose to die. Yes! 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 Za darka, nie? Yep. Szkoda, że go nie ma. Nie ma. Spoko gości. Bawił się lepiej i lepiej niż my. No, już pyknęło 2000 mil. Trochę się maszyna przybrudziła. No przecież brudnym nie będę jeździł, nie? Polska kiełbasa, proszę Państwa. Polska kiełbasa, posłuchaj. Cały Nowy Jork przyjeżdża na polską kiełbasę. Generika, Nowy Jork, Brooksville. I love Daytona Bikeway. How you doing everybody? How are you? Zapraszamy do polskiej kiełbasy. Come and buy polska kiełbasa. Polskie pierogi. Polecamy, polecamy. Pyszota, pyszota.
Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Wracamy do domu. Bio. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, powiadają. No nie wiem, zimno tu. No ale dobra, dojechaliśmy szczęśliwie, przejechaliśmy jakieś 3000 mil, czyli około 5000 km. Zajęło nam to jakieś 10 dni. Najpierw było zimno, potem było ciepło, potem było gorąco, potem było znów zimno. Przydały się spodnie do snowboardu nawet, ale warto było. Kolejna Daytona zaliczona. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i pamiętajcie, wspierajcie magazyn Polish Rider. Na razie, lewa w górę.